chciałoby się cieszyć udanym serwisem, ale obowiązek rozliczenia winnych ciąży na wszystkich. Pierwszą osobą, którą nominuję, to jest Agata. Uczestnicy mają wskazać dwie osoby, które dziś powinny opuścić Hell's Kitchen. Pierwszy strzał dostała nietykalna do dziś Agata. Tylko dlatego, że opuściłaś nas i to zawsze jest mniej rąk do pracy. A drugą osobą, którą nominuję, jest Kamil. Za kaczuszki. No tak. Bo wkradł się chaos i tylko dlatego. Ja będę nominował tylko jedną osobę. Kamila przez to, że zjarał kaki, wypadła Aga. A nie musisz dwóch? Musisz dwie. Musisz dwie osoby, szef powiedział. Szef powiedział, że dwie. No ale... Aha, no... No, no dobra. No i Aga. Przez moje kaki. Przez jego kaczkę musiałaś iść tam. O no. Jest to ciężkie, no bo wiem, jak bardzo lubię Agatę. Wiem, jak bardzo się kumamy. Wiem, że ta nominacja nigdy nie jest łatwa. Nominuję Agatę i nie nominuję Agaty dlatego, że wypadła z kuchni. Po prostu zaczynam czuć ze strony Agaty niezdrową rywalizację, że zaczyna grać na siebie. Anka, brak gry zespołowej, to ty to reprezentujesz, a nie ja. Powtórzyłam wielokrotnie, że kaczka nie jest gotowa, że trzeba poczekać, a ty ciągle mi cisnęłaś. Nie, ona już musi pójść, ona już musi pójść, ona już musi pójść. Mamy dwie minuty na to, okej? Okay? Już, ale dwie minuty na teraz to się zleje. Jak te dwie kaczki? Idą jeszcze chwilę, mamy 30 sekund. Ja tego nie wyczaruję. Dobrze wiedziałaś, jakie by były tego konsekwencje, że kaczka by się zlała na talerzu, oberwałoby się mi, oberwałoby się Kamilowi. Totalnie się nie zgodzę, że nie jestem graczem zespołowym. Masz do tego prawo. Bo byłam dzisiaj wszędzie. Na prepie byłam wszędzie i przy serwisie też byłam wszędzie. Byłam z tobą przy blinach i serwisze. Tak, tak. Ja robiłam za ciebie ravioli. Okej, dobrze. Z Hubertem tak samo. Także jest mi naprawdę mega przykro, że nie uważasz mnie za gracza zespołowego, bo dzisiaj byłam graczem zespołowym, ale nie byłam liderem. Okej, dobra. Anka ewidentnie gra po prostu sama na siebie i robi wszystko po swój własny piękny plan, który naprawdę, mam nadzieję, nie wypali. To są tylko moje odczucia, tak? Wy nie musicie się z nimi zgadzać. A my tylko się bronimy. Jasne, dokładnie. Też bym się broniła, gdyby ktoś chciał mi coś przypiąć, z czym ja się nie zgadzam. Anka, kto pod kim dołki kopie, w końcu sam w nie wpada. Ciebie też to czeka.